dzisiejszym odcinku. Mati wyzywa przeciwników. Wysadzili ze zioma. Co za debile. Mati kupuje najlepszą broń. 2800? Dobra widzowie, robię to dla was. A ty nie zapomnij wbić na G2, zostawić łapki i suba. Miłego oglądania. Szanowny panie komendancie, to ja. Dziękuję, że pozwolił mi pan przejechać. Moja siostra przebywa obecnie w szpitalu i jej stan jest stabilny. Gdy dowiedziałem się, że jej życiu zagraża niebezpieczeństwo, byłem przerażony. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby mnie pan wtedy zawrócił. Jestem panu dozgonnie wdzięczny. Pętak. To jest może unpopular opinion, ale se w dupę mogę te listy wsadzić i się nimi podcierać, jakby mi się skończył papier toaletowy gdzieś tutaj za budką o tamtym kiblu, powiedzmy. Bo do niczego innego to się kurwa nie nadaje. Dobra, IB i brak lusterek. Ile? Jednego lusterka nie posiada wariat. Zaczynamy, bo mnie oni już drażnią. Oni po prostu mnie od samego dnia drażnią. Nie zacząłem jeszcze, a ten już karoserii brak. Już karoserii kurwa brak. Zdradzę ci sposób na przetrwanie pandemii. Robię tak już kilka lat i w ogóle nie choruję. Jedna buteleczka akaristańskiej wódki do śniadania. Jesteś zdrowy jak ryba? Dzięki. Azam 7.2? To może być Azam 7.2. W sumie to nie wiem. Tutaj się zgadza. Zważymy ci, dziadu, grubasku ty. Za gruby jesteś. Waga się nie zgadza, mój drogi. Dobra, waga się nie zgadza, a teraz zobaczymy tutaj jeszcze. Ty, nie masz jednego lusterka. Podejrzane. No, niestety, nie mogę cię tutaj zamknąć. Wszystko się tam zgadza, więc no, muszę w jakiś inny sposób się tutaj z tobą rozprawić. Ale ty i tak już nie przejeżdżasz. Nie masz szyby na pewno i lusterka. To jest brak karoserii? Jak on nie ma rejestracji z tyłu? W sumie nie zwracam uwagi, czy to auto ma rejestrację, ale wydaje mi się, że tak. Dzięki, wariacie. Dzięki, że wpadłeś. Ale nie przejeżdżasz, mój drogi, nie przejeżdżasz. Jeżeli się okaże, że jakimś cudem ty miałeś tutaj kontrabandę, w co nie uwierzę, bo przepierałem ci cały samochód wzdłuż, wszerz, wiełem wszystko, sprawdziłem wszystko. Nie miałeś jednego lusterka, ale to nie jesteś ty. Ty nie jesteś moim. Aha, to zderzaki, dobra, czyli to nie jest karoseria, tylko zderzak. My bad. Chodź, maluszku, chodź. No chodź, słodziaczku. Nie masz szyby jednej, widzę to. I nie masz jednego lusterka. Wait a second. Co to kurwa jest to? Proszę opuścić ten pojazd, mój drogi, bo ja już tutaj widzę pewne nieścisłości. Tej wódeczki nie tykam, bo boję się, że on wsiądzie w auto i ucieknie, ale dobra. No i co tam, byku? Nic nie masz mi do powiedzenia? A teraz mi coś powiesz? Jak ci to przetnę? Masz coś do powiedzenia teraz? Łapóweczka jakaś? Łapóweczka? Nie? No dobra. Czemu nie chcą mi dawać łapówek? Czas przepierać resztę tych gówien. Siup. Dobra, zerknijmy tutaj. Na podsufitkę zerknijmy. Sektor clear. Przednie siedzenie też git. Tutaj nic nie widzę. Spodem wydaje mi się, że też nie ma. Dobra. A tutaj co się znajduje? O Jezus, jak ukryty. Przecież bym tego nigdy nie zobaczył. Teraz mi się nóż popsuje, nie wiem, czy mam drugi zastępczy. Tu nie ma. Też nie ma. I tutaj też nie ma znaku, więc wydaje mi się, że nie będę tego rozwalał, bo mi się zaraz nóż rozdłupi całkiem. Dobra, jestem prawie pewny, że to wszystko. Ajajaj, no nie wszystko. Lewa strona tylnego siedzenia? No niestety, Mati, nie jesteś dobrym gliną. Został ostatni pan. Brak lusterek, a to był Ibe? Lol. Taki ze mnie dobry wariat, myślałem, że to inny. Ty, wariacie, twarz ci się nie zgadza. Jesteś nieważny dodatkowo. I to nie jest Mikros, Jesteś za ciężki. Waga pojazdu, typ pojazdu się nie zgadza. Tutaj z przodu jest git. Jakościowo to się ten samochód nawet trzyma. Jeszcze jednej rzeczy nie sprawdziłem, twój COVID. Polio, no byku. Regulacje wjazdowe. Weź to zwróć. Bo to tam się zgadza. To się niby zgadza, więc możemy go tutaj przepuścić. Żartowałem, wariacie. Słuchaj, wydaje mi się, że wszystko zaznaczyłem. Jeszcze się policzymy, ta. Obdringolisz mi poróweczkę co najwyżej. Czego nie kliknąłem? Imię, nazwisko, karta szczepień. O mój Boże, kurwa. Zdjęcie też nie pasuje, mordu. Co wy nie umiecie robić fotki? O, i tutaj też karta szczepień próbowała mnie oszukać. I to nie jest Azam, to nie jest Azam. Zaraz się z tą pohandluję, a pokaż mi jeszcze to. Jezu, jakie tanie ziemniaki. Oj, nie zaznaczyłem szyby żadnej, ani nic. Ale nie, on ma git. Dobrze, nie ma co zaznaczać. Wydaje mi się, że to jest perfekcyjna. Jak to nie jest za $200, to ja już nie wiem, co jest za $200. Naprawdę, autentycznie nie wiem. Wątpię, żeby tutaj był bezlusterkowiec jeszcze. No i pewnie, że perfekcyjna kontrola. Okej, byniu. Okej, warilla 4x4, to się zgadza. Jak twoja waga?
Też się zgadza. Czyżbyś był eleganckim kierowcem? Wydaje mi się, że nie do końca. Masz rozbitą szybę z tyłu. Już cię chciałem pochwalić, a ty jesteś jakiś rozdupiony. Jezu, nie chciałem, żebyś wysiadał. Pamiętaj się, kurwa. Vaug 3561 SG. Tak jest. O, ziemniaki, $21 do przodu, no i sprzedajemy. Jezu, nikt nie chce kupować tego proszku. Miłego dnia również życzę. Zamknę panu to. I wydaje mi się, że tutaj elegancko to zrobiłeś, Mati. Wydaje mi się, że to też była perfekcyjna kontrola, jak zawsze zresztą. Co jest, kurwa? Brak zderzaków, wybrakowana karoseria, spierdala. I wiecie co? Zabiorę was na małą przejażdżkę. Spokojnie, mam plan ucieczki. Nie masz planu ucieczki, zamknij mordę, człowieku. Z tego auta się nie da uciec. A jak uciekniesz, to przysięgam, że cię potrącę. To jest twój plan ucieczki? Banda debili, co strzela we mnie i nawet nie potrafi nic zrobić. Serio? Mogłeś się postarać bardziej. Czemu ty stoisz w ogóle? Ktoś napisał, Mati, ty możesz siekierą rozwalić to drzewo takie na drodze. Ja sobie pomyślałem, jakie miałem na to niby wpaść, kurwa. Co ja jestem? Drwalem jakimś? Jestem policjantem. Nigdy nie pomyślałbym, że jak drzewo jest na drodze, to mam wyciągnąć siekierę i je ciachać. O Jezu, późno już, wiem. Weź, o Jezus, aż trzech miałem? Ale patrzcie, 3300. Zaraz sobie ulepszymy kolejną rzecz, tylko nie wiem co. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie lepszego gnata. Dobra, teraz do spanka. To był dobry dzień. Same piękne sprawdzanka. Plusy, no ogromne. Patrzcie, ile ja zarobiłem w ciągu tego dnia. O nie, nowe rozkazy na biurku. Tego się nie spodziewałem. Dajcie pospać, ja już jestem spieczony. Co to za telefon? W krzykach dochodzących z motelu karat. Ale powiem tak. Miejsce zostało zamknięte kilka lat temu. Okej. Jedziemy. Ale nie, tak zupełnie poważnie. Dlaczego ja się tym zajmuję? Kurwa, nie ma tam posterunku policji obok. Naprawdę, za każdym razem ja muszę robić jakieś gówno, które wykracza poza moje kompetencje. Nie płacicie mi za to, więc... No dobra, płacę ci za to. Ale mogliby płacić więcej za to. Okej, witam. O kurwa, coś tam się dzieje, jakieś dymy. Gdzie jest wejście do tego budynku? Na ziemię! Oj ty! Myślałeś, że mnie wystraszysz? O ty! O ty! Jeszcze tutaj ktoś był? Open up, FBI! Boże, jak z dzie... Oj. Chciałem powiedzieć, że jak z dzie... Czemu mi tak laguje ta gra? Nie no, za to to mi na pewno nie płacą wystarczająco. Jeszcze? Panie! Daj pan spokój. Jezu, ty ślepy jesteś, a ja razem z tobą. Jak mogłem nie trafić aż tyle razy? To tam ściana jakaś niewidzialna musi być. Nie uwierzę, że nie. Co się kurwa wydarzyło? Teraz jak John Wick, będziecie mieć tylko fragmenty z zastrzeliwania ich w głowę. Bo on w to strzeli, chyba ten... No właśnie. Tutaj się boję podejść, bo zaraz mi to wybuchnie, więc... Rozwalę to, zanim oni zrobią mi krzywdę. O ty! Na ziemię mówię, na ziemię. O ty! I... Bam! Bam! Po co mi lepsza broń, jak ja ich biorę na hita? Kim ty jesteś? Piotr Kawka? Przychodził samą porę, zbiry Oberankowa chciały przekazać mi krwawej pięści. O! A kim ty jesteś, mój drogi? Bo ja cię pewnie przekażę. O, wariacie! Czyli niepotrzebnie ich zabijałem. Wariacie, przykro mi. Nic z tych rzeczy. Jesteś tutaj zostawiany. Piotrze Kawko, jesteś skazany. Chodząc z budynku słyszycie błagalne krzyki polityka. Zaskoczeni sytuacją, rebelianci przyjmują cennego urzędnika i szybko opuszczają hotel. W swoim raporcie opisujesz strzelaninę z ludźmi Oberankowa, lecz świadomie zadajesz sprawę porwania Kawki. Okej. 1200, dobra chłopy. Jakie mam 4 koła? Mam na sobie outfit 4 koła. Zarabiam się sianą jak automat. Chciałbym mieć dosyta, lecz nie mogę, bo twoja stara znów liże podłogę. Przepraszam, kurwa, no przepraszam. No ale patrzcie, jako hacienda, ty. Patrz, aż się chce żyć. Pięknie wygląda. Jak na perelowskiej wsi. Dobrze spałem, wariacie, pewnie, że tak. Nic nowego nie ma, nie widzę jakieś tutaj nowe wyznaczenia. Wciąż nie, brak lusterek. Tutaj się nic nie zmieniło. Więc jestem gotowy. Jak tam się trzymasz, Maksimow? Wszystko git? No dobra, chłopie, nie masz net. Masz wszystkie lusterka, więc jesteś nudziarzem. Wszystko się póki co u ciebie zgadza.
Podoba mi się to. Sprawdźmy twoją wagę w takim razie. Czy coś tutaj kręcisz? U, jaki cienki, jaki letki. AWF 1659 UV. Okej, okej. Trzy kurczaki i dwie świnie. O, chłopcy, kupić proszki do prania za trzy dyszki. Poczekaj, byku. Tak, poza tym to wydaje się być gitem. Dobra, mam wrażenie, że nie popełniłem błędu. Żegnaj. Ale to był nowit, nie? To był nowit, to był na pewno nowit. Chłopie, nie masz jednego lusterka. Chłopie, wysiadaj. Nie ma problemu, ta. Jak ja tutaj widzę, Beniu. Zostaw mnie w spokoju, dawaj mi łapówkę. Łapóweczka jakaś? Osisz, okej. Ty, ale gdzie ty idziesz? Oszukano mnie! Stój! Dlaczego cię atakuje? Bo mnie widz oszukał. Czemu nie oszukałeś widzu? Ja nie chcę go puścić. Stój. Nigdzie nie jedziesz. Szybko. Nie, no kurwa. Mati, wiesz, że masz wrzeciwówkę i go zamknąć? Nie mogę. Wyobraź sobie, że nie mogę. Wstyd mi za siebie. To był ostatni raz, jak biorę łapówkę. Myślałem, że zdążę, a to nie zdążyłem. Do dupy. Widzu, oszukańcze ty. Nie zapomnę ci tego. Gościu, jesteś na grypę, no. Tak na upartego to zobaczcie. Bo ja już zarabiam taki hajs. Znalazłem powód, dla którego go nie wpuścić. Odrzucam go. Z jedną rzeczą. Powiedzmy, nie chce mi się sprawdzać reszty, bo o Jezus Maria, no dobra, będę siedział 5 minut i zarobię 100 zł więcej. A tak to wystarczy mi jedna mała rzecz, żeby go nie wpuścić. I co? I też zarabiam pitos. Perfekcyjna kontrola to była, ja pierdolę. Głupi to masz szczęście. Bazyl? Chłopie, masz na imię Bazyl, nie przejeżdżasz już przez same imię. No i dobra, na przykład tutaj z nim zrobimy tak. Masz zły samochód. Odrzucam cię. I nie sprawdzam nic więcej. To nie jest mikros. Dlaczego? Bo to nie jest mikros, to jest mikros. Wariacie, nie znasz się na mikrosach? Gorzej, jak się znajdzie taki, który się zna. Kierowca nie spełnia wymogu. No i się zgadza. Zagr. No i dobra, to nie jest zagr. No i kurde, kto mówi, że to jest trudna praca? To nie jest trudna praca. 80? No dobra. Dobre to. Dobra, weźmy zaopatrzenie, jeszcze zamówimy, pójdziemy spać i zobaczymy, czy jest jakiś event. Jak będzie jakiś event, bo dawno nie było żadnej bitki. A ja zanim to chciałbym jeszcze kupić sobie snajpę. Ile ta snajperka? Ja pierdolę. 2800? Dobra, widzowie. Robię to dla was. Nie, to nie jest takie dobre, jak myślałem. Myślałem, że to będzie miało lunetę. Dobra, tak czy inaczej. Czy mamy jakiś węcik? O, wygląda na to, że nie. O, no i pewnie, że tak. Jesteśmy atakowani. Zapraszam, kurwa, do bitwy. Mam nową broń. O Jezu, to nie zabija na hita nawet. O, dobre. Pach. Pach. Bang. No nie gadaj. Bang. Bang. Ty, jak oni sobie radzą dobrze bez mnie. Mają takie zajebiste brońki. Nieźle sobie radzą z tymi karabinkami. Warto było ich ulepszyć. Dobra, zerknijmy tutaj na pole bitwy. Nie rzucaj tymi nade'ami. Powinien ten nade wybuchnąć obok. Stówę już mniej więcej wystrzelałem, więc nie wiem, czy to jest takie warte. Dobra, wezmę pistolet. Mam wrażenie, że oni ani razu we mnie nie trafili. Kurde, jaki długi jest ten atak. To już trochę trwa. Nawet ich za bardzo nie przepieram. No niby bym mógł, ale to wydaje mi się dosyć ryzykowne. Jaki kurwa wóz. Wysadzili se zioma. Co za debile. Ty, no ich jest tutaj naprawdę mnóstwo. Jeszcze misuję teraz wszystkie strzały. Skończyła mi się cała amunicja, jaką miałem. Boom. Headshot. Jakby to Royson powiedział. 28 pokonałem. A czy oni tutaj jeszcze są? Nie ma. Ja pierdolę, idę się wysrać. Ale to wciąż uznaję, że jest jakby tamten dzień, nie? Więc muszę iść w kimę. Był to niezły dzień, nie zapomnę go nigdy. Mam nadzieję, że wy też nie. I ja lecę. Pa, pa.